Witam w kolejnym odcinku z Farminga Simulatora 17. Dzisiaj jest ze mną Mikołaj. Cześć, witajcie. Znany również Gienek, Żdzik i tak dalej. Ja lecę sobie właśnie widzianym przez naszą wieś, czyli Osinę Wielką. Jechał Krzyś przez wieś. Bizonem właśnie na wózku header mam tutaj tylko prawy, jak będzie na uwagę nasze hybryda rocznie. Tu są siale trochę tego gorsze. No równa, ale jadą nasza lepsza. No i ten header na wózku mam, tam nie patrzcie, że te dzioby tam się poływają, bo się nie poływają, bo są tam przytwierdzone dobrze. Jeszcze ogólnie sprawdzę, aby czy się nagrywa. Tak, to się nagrywa, jeszcze walnę sobie w drzewo na pełnej. I lecimy dzisiaj właśnie ze żniwami soi, ogólnie tam pszenicę, co mieliśmy na zimę, to już mamy wyharatatatatano. No tak, ja wyharatatatałem. Mikołaj właśnie na bizonie tutaj jeździł, pomału trzeba jechać i dzisiaj właśnie taka akcja, że Miki będzie po prostu nam odwodził od kombajnu cały czas, aby auto sobie... O, i gnój woził. No i przywoził gnój gnóżką właśnie, ej, tu z górka ciężko bizon ma podjechać. Kurde, wózek taki ciężki, że nie idzie pociągnąć. Mogę ogólnie do transportu tą drabinkę. A zesor jak bim, matko boska. Och, pusto. A ten, to dobrze, że dwunastka będzie tylko z jedną jeździła, bo z dwoma będzie na pierwszą. Dobrze, że sąsiad ma też ściernisko. No dobrze, lepiej jakby miał sąsiad ściernisko, nie? Gdyby się wtedy luksus przejeżdżał, to się sąsiad też ma hałdę w moim. To mama. Ja tu sobie tak zaparkuję. Tu tam gdzieś zajedź na sąsiada pole, albo ktoś zostaw na wózce obojętnie. Ja też tu cofnę. Cofnę pod sąsiada hałdę z górą. I tak będzie najlepiej, myślę, bo tutaj, żeby nikomu... Daj, ty się wetnij, a ja na poprzeczniaku zostawię. No, to poprzeczniaka, a nie ten. Tutaj zobaczycie, jakie arabskie kombinacje będą na tym polu, bo naprawdę granice to są na Osinie, to jest po prostu masakra i nic więcej nie mogę powiedzieć na ten temat. Bo szkoda gadać po prostu, szkoda szczępić ryja. No i głupie. Dobra. No jak możecie zobaczyć, widzę mnie kosi. A dobra, jesteśmy zbyt głupi. Także widzimy się po prostu cięciu. Także jesteśmy po małym cięciu, no jakby to było przez granicę spowodowania, a nie przez silnik, tak jak myślałem. No i tyle. Tutaj z prawej strony trzeba zostawić po prostu, bo więcej się nie dotknie. Nawet bliżej nie będę podjeżdżał, bo ja to już wiem. Tutaj grałem. Grałem w imię po prostu. Słowa nawet sobie. Ale tam na tamtą stronę, co? No obojętnie, obojętnie. Bo ja objadę dookoła tak i potem się w drugą stronę obok, to nie było. Widzicie, sieczka się normalnie robi, widzimy sztuki, no bez sieczkarni nie robi się. No. I teraz właśnie możemy będziemy w planach, chyba ja tam mam przynajmniej w planie pole kupować, bo Miki, czy brakuje nam czegoś? Jeszcze, znaczy się ciągnie byśmy mogli jakiś zmienić. Znaczy, no ja tak myślę, że może siewny by się kupił jakiś. O, większy. Znaczy, no drugi, nie? Na dwa by się chciało, po prostu. Czasem na dwa, czasem na jedno, ale jakiś taki z przekroju tych tańszych właśnie silników. Taki jakiś też starszy. Też może 3 metry, może 5, może 4, zobaczymy. Oczywiście wszystko byłoby prawie. Kurde, tę wycieczkę trochę do sąsiada tu poleciała. To robi, że nie, bo tu widzicie jeszcze, jak tyle u góry tu zostało. Ogór zawsze ciężko było. Jak było sucho, to nie szło po gachu. Jak było mokro, to na dwa ciągniki było trzeba wciągać. I tak to cały czas to wyglądało do tego wyboru. I dlatego poszedł w ogóle. Tam kiedyś nawet po balota nie mogłem dojechać, tam mi się taki stary leży. No i możecie zostawić łapkę w górę, bo tak widzę, że ten, jak zapominam mówić o tych łapkach, to nie zostawiacie. To nie ma. No to nie ma, to mało, mniej jest niezwykle, znaczy niż kiedyś tam. No, więc łapka w górę, jeżeli widzicie, jak się wam odcinki podobają, to subi może wpaść. I oczywiście jakiś komentarz będzie napisać konstruktywny. No, ale widzę, że widzicie, daje radę w soli. No jednak trochę tego materiału ma do kondycjania do soli, a wielkościowo jest trochę dużawa. No ma co robić. No nie jest aż tak źle, no widzicie właśnie, że granica jak to wygląda. Nie jest aż tak źle jak kukurydzy, co prawda naszym bizonem nie mamy zamiaru wyciąć kukurydzy. Stara się. No ja tam, nie wiem, zobaczę się. No tylko ośliny oleiste jest pęczkowe zboże.
Ale tak szkoda, że tyle mi się zastanowić, to przecież na ten co będzie mogło być. To sobie po prostu uschnie i na przyszły rok się zostanie. No, nie, ja nie przełożymy ani nic z tego. Chyba. Nie przełożymy? No chyba, że pole kupimy. No tak, ale kurde, takie wielkie, na razie mało sprzętu. Ma co? Szczerze mówiąc. Jakby zetr trochę większy był, to może by było w hydropakach, nie? Ale zetr, no, znaczy trochę większy, no, na te górki po prostu zetr jest za mały, żeby hydropaka. A tak, to jakby były płaskie tereny, to śmiało, myślę, hydropak by szedł po tym wielkie. O, tak. Nie, to jest pole, aha, to jest pole, to jest na mapie. Ty, ja mam tu zbiornika, objechałem raz dookoła i poprzeczne. Pole, bo widzicie, na nie, nie zacząłem kosić, a tu już nie wyskakuje, że pole nie należy do mnie. Miki, to pole jest na ciebie wpisane? Tak, na pewno. Zaraz muszę, kurde, spróbuję to wyciąć, a jak teraz mi się nie uda, po prostu to poza odcinkiem, czy jak. Ja to nawet na łyżce przybiorę. O Boże. Już tu się wdrapałeś pod górę. No. Gdzieś tu na brzegu, bo coś było słuchane. Ten tu, ten budek tak dostawił przy tym gnoju, ja ciekle. Co? Ja to chciałem dostać. No to lecimy sobie tam, teraz jak dookoła w lesu, to może powiedzieć, tak. A tu gdzieś wysyp, żeby kurde było wygodnie ładować, żeby się nie ślizgał z górki. Dobra, na lewo. Na lewo, na lewo. Ogólnie Miki sobie ma chociaż szansę 12, bo pracować, bo Miki strasznie mało nie robi. Ja zazwyczaj lubię na sterami i kadet. Prawda, komfort pracy ten sam, ale w większym sprzęcie milej pracuje Miki, czy też tak uważasz? Dlatego ja wolę swojego zetorka. Dobrze. A, ale ogólnie nie polegnięta jest ta twoja. Na razie dobrze sobie w ogóle. No, mam nadzieję, że tak będzie cały raz. Cały raz. No, za każdym razem, kiedy on będzie siedział, na przyszły rok już. Już mamy nawet rzepaki na zimę posiane. Bo na tym swoim jednak trochę dłużej trzeba poczekać, żeby się dojrzała. I po prostu stwierdziliśmy, że co mamy robić, jak trochę wypadało, bo jak mieliśmy baloty już pozbierane i wszystko, to mówimy, no to jedziemy orać. A mnie trzeba odwozić, nie? Do tora. No nie, jeszcze nawet się nie wysypałem od razu. Łe, to tam ludzi, no kurde, to wywiozę jeszcze jedną przyczepę i może akurat będzie. No, tak akurat myślę. Bo jak tu przyjechać, to miałem tu zbiornika. No i teraz... No ale ja nie ładowałem, bo miałem naładowane, nie? Aha. Jak ty przyjechałeś, miałem tu zbiornika, nie? To ten, a teraz mam cały zbiornik, jak akurat będę sypał, to potem znowu, jak przyjedziesz, to potem znowu będę sypał. Mhm. Tutaj wodę na pewno zrobię. Idziemy, zobaczmy. Jo, ci sodianka. Czy ziarno grube ogólnie dużo, no to zobaczymy. To zaraz. Kurde, mogę gienek umyć tego swojego zetora. I gruba ta soja w tym roku. A, gruba? O Boże, aż mi w buty naleciało. No ładnie, ładnie. No, a to buty jak tymi... leci, to jak kamienie. No, kurde, dobrze, że... A nie, bo na siedzącu tu jeżdżę, co prawda. A sobie, co ja tu... A, tam na hidraulika jest ta ruga spada, no to może... Można sobie pozwolić na składanie, że tak powiem. Ale na następny raz muszę do niego składać. Teraz się tak będziemy ciąć koło raz przy razie i to tam cztery razy się przejedzie i będzie znowu pełno, pełno. Znaczy pełno, no będzie pół zbiornik po prostu. No, widzą tę radę. Cztery razy po dwa razy jeszcze raz? No i tu poście. I tu poście w nisku raczej właśnie będzie. Boże ty tak taki ten wiatr jest, nie? Że normalnie sieczka. O Boże, ale to pole 52 za naszym gospodarstwem jest wielkie. No, tam do PGR-y się wypadają. O. A my je też niedługo pewnie będziemy mieć, nie? Co, to pole? No. Jak zarobimy, to będziemy mieć. W ogóle się będą chcieli sprzedać. A co nie będą chcieli, kurde? Masz pieniądze, to wszystko ten sprzedadzą. No, to ty, a właśnie, trzeba się zakręcić, czy oni jakieś przyczepy stare nie będą mieć. Się kupi, się omaluje i będzie git. Bo ten... Bo... Oni coś kiedyś słyszałem, że mieli jakąś starą autosankę. Autosankę?
No taką starą, ale z nadkładkami nawet. No bo wiesz, jak w kodierach to z nadkładkami Ale były. drewniane czy takie te? Co? Drewniane mieli czy jakie? Nie, już metalowe, ale wiesz, jak to białe było całe, to tego raz to aby pomalowali, nie? I Pewnie trzeba już było nawet. to tam do lakiernika, prądy porobić, nie? I dość wyszykować ją. No ale nie wiadomo czy jeszcze ona w ogóle jest, czy jej sprzeda, nie? Nie no, ona to na pewnie jest, bo oni ją mieli później ten, jak do obory, to słomę w niej wwozili, nie? Aha, jedno? No jedną, podwozili sobie po prostu do obory, nie? Bo wiesz, gdzie mieli słomę, zazwyczaj mieli słomę na polu, nie? Aha. No bo oni nie tylko tu na osi nie mają, bo tu jeszcze mają, tutaj też tam gdzie się to oni też mają. I poza osi jeszcze mają chyba 200 hektarów. No mają tego areału, no to W osi nie samej mają 120 hektarów. Co? No w osi nie samej mają 120 hektarów. O, jak nie więcej. No i potem tam mają jeszcze 200, no to 300 hektarów, no to oni mają trochę większe. On tego placa lekcyjnego widziałeś gdzie wziąć? No widziałem, znaczy teraz go widziałem. Jak wracałem, to akurat on wyjeżdżał na ten, tam na kościół. Wielka skrzynka. Kiedy pamiętam jak ten, to jeszcze tu ani obory nie było, ani z tyłu tej hali, ani winu, tylko stodoła była i pół hektara pola za domu. I taka mała oborka tam jeszcze była bez stodoły. Potem to pamiętam jak wyjeżdżali ten na parę bizonów, 5 bizonów wyjeżdżali, ale wtedy to ojcowie tych, co teraz tam posiadają, tak. No, bo to było kurde. Co lat temu prawie. Co ja gadam, ojcowie ten. No bo po prostu to, no wiecie jak PGR po prostu wykupili, no, no co ja gadam, no w PGR-ach po prostu pracowali i to akurat paru panów ten, dwóch panów właśnie synowie wykupili, co pracowali w PGR-ach. No, na ten, na tym, na licytacji. No dokładnie. Dobrzy byli, nie przegapili po prostu, bo ten ziemia, z czego się orientuje, tania była, a teraz już coraz drożej sobie liczę nawet. Po 60 tysięcy. No, jak nie lepiej, kurde. No, więc gruby, gruby. A za... Nawet do 80 nawet, ci powiem. Co ty gadasz? No. W zeszłym roku tam, nie wiem, no, klasa może trzecia, coś takiego. To ten... Wejazd... Bizon ten. Szkoda mi, że hamulce w bizonie nie używam do tego. To mi się ogólnie to jest będę... Zaraz sypał drugi raz. No a ja jestem na asfalcie, zaraz będę zjeżdżał, tylko w grudy jestem. No, tej pani. No już mi jest pola na dole. A widzisz? Może jeszcze będziemy w nim rozrzucać. O Boże, nie no, no kilku dni, bo to dużo dojazdu do mnie. Ej, to a miotło jakąś tam masz na 12? Nie. Na siłkę albo widło chociaż? Też nic nie mam, po co? Dobrze. Nie no, tak to tą przyczepę by się obtarło, nie? Tylko i by się jechało, wiesz, i by się to swoje wsypało. A folii nie ma w dwunastce albo plandeki? Dość by była sprzątana. Nie, nie, nie. To wiesz co, to ten, to najwyżej przywiezie zbiorniku. No, zbiorniku to też zupełnie na tym wypadku. No dobra, jakoś się ogarnie. A to już poza odcinkiem, to na policję chyba nikt nie zadzwoni. Ogólnie, która minuta? 11 dopiero? A nie, bo tam było jeszcze wtedy. 2-3 do jazdu, no dobra, to już 4 dzięki za suba, tam powiem, że mówię. No, tak, w czwartek o 17:47. No, nie wiem, czwartek jeszcze 2 sierpnia dodamy 2018 roku. O. No, a ten odcinek na piąteczek raczej będzie? Piątek, piątuniu. Piątek, weekend, początek, że tak, tam mówię, tam mówię. A młodzież, o Boże. Nie, jak ja jestem, kurde, tympy, nie? Ty, ale ty powiem, nie? Powiem takie dziwne tekstury, co się porobiło na bizonie, jak to ogląda autor bizona. To... Oczywiście bizon nie wydany, żeby nie było, ale taki ładny, takie ładne dźwięki ma i w ogóle bardzo fajny, to możecie łapkę w górę dla niego dostawić chociażby. No, a wam się odcinek podoba, to też łapkę w górę. I kto dotrwał do tego momentu, to też niech napisze może... Miki jedzie z soją, no, tak możecie napisać w komentarzu. No i good. I ogólnie tą miniaturkę raczej będzie robił właśnie Prim. Tam nie wiem,
ten robił, bo tam edytował zdjęcie, bo on taki ładny filtr ma i się z nim pogadałem. Filtr, filtr, oczywiście ja wiem jak to się mówi, ale trudno, trudny, polski język być trudny język, bo... ale ja to mówię po prostu swojemu Boże, mi to tam wtedy, nie, którą na scenie obserwuję właśnie. No nie, jak ty sobie tak po podcastu ziemi tam załapał na pewno. To... tam taka ziemia jesteś. No, widziałem tam, przed mną to była dużo. Wtedy, nie? No. To nieźle tam widziałeś. Ja to no, może przez kurz, nie, ale widziałem. Ty, a tego gra chyba to już starczy. No, też mi się też wydaje. 20 parę ton, nie? Ale jeszcze najwyżej się przywiezie z prezy. Z domu na rozrzutniku. Na rozrzutniku, no. No. A jak dostanie, to się tylko kukurydzę będzie budziło. Stąd, czy z domu, beczką na tej kukurydzy. I właśnie, ten rodzice chyba kukurydzy się wywiezie, bo tak. Bo... no, żeby zaś wiesz, nie było. Żeby zaś nie było znowu pełno, to trzeba się zimą, bo gotujemy. Ej, ale ten zbiornik jeszcze będzie tylko na pasuje na sytuację. A tam jeszcze masz co na zasypania? No prawie pełny zbiornik będę miał na skończy chodzić. A tam masz jeszcze miejsce na wytorze? Nie. To syp najwyżej na tą przyczepę od gnoju. Boże, albo na łyżkę. Ale tu jest pełno praktycznie. Ty to na łyżkę nasypię o 12, na pewno jest czyściejsza. No, bo to o czym to jest wiesz. No, a tam to przyczepa drewniane burty i w ogóle to tylko kleja proszę dużo na tak. No to co, ja jadę za torem do domu, nie? No, Niki jedzie z soją, więc tam komentarz możecie napisać, hashtag Niki jedzie z soją. No i ogólnie gitara się ma. Ale A1 ta łyżka wygląda, to jest tylko taka grande trochę. Ale no, dobra tam. No dobra, ale tak. No dobra, szeroko. Ale tak to spokojnie. Ale jakby była węższa, to by tak dziwnie wyglądało ci powiem. No, jakby 30. O. Czy tam innych takich turów, dwójków, dwójek. Boże, czemu ja tak mówię niepoprawnie. Zaraz będę komentarze, jak ty mówisz, z kim ty masz polski. Polski mam z takim panem, bo będę tutaj mówił na wózku. O Boże, w zeptorze jest ten błąd następny. Jaki? Biegi się ruszają, a gałka zostaje w jednej pozycji, jakby. Są dwie gałki, nie? Jedna co została, a druga co jeszcze do się ten. To może ci się ułożyło, bo ja patrzyłem na gałkę i nie przypomnę tego. Jest, na dole tak praktycznie wygląda jak gruszka od kierownicy. O Boże. Ty, i to jest już teraz odcinka, czekaj, no 20 minut powiedzmy, że jest. No, kurde, też szybko strasznie się uginać z tymi drzwiami. To jest bardzo dużo dobra, bo nie będę poszedł. Jeszcze na chwilę specjalnie tym mogę odpaliłem. Czekajcie, żeby łyżkę teraz trafić. Kurde, wcale będzie w tej przyczepy naszej nie ma. No, dobra, to ja sobie będę tu w łyżkę sypał, że tak powiem, po odcinku. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja. No i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.